Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Mamy niedzielę, godzinę 10, czyli znak, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wejdzie na kanał kolejny film, w którym siedzę, siadam i gadam. <laughs> Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o moim podejściu do tematu: czy tatuować magiczne symbole. Y w czasie swojej praktyki właśnie a propos m, tego, że zajmuję się magią, runami, y, może runami nie w aspekcie wróżebnym, ale takim pomocniczym, talizmanicznym, bardzo często zadajecie pytania, czy właśnie magiczne symbole tatuować. I od razu na wstępie chciałam powiedzieć, że i tak, i nie, dlatego, że są i pewne zastrzeżenia, i pewne możliwości. Ja sama, jeżeli cokolwiek mam wytatuowane na ciele, to są magiczne symbole. Nie jest tego dużo, bo na razie mam tatuaże dwa, ale magicznych symboli więcej. Mam triskietę wytatuowaną na odcinku lędziowym kręgosłupa i mam łapacz snów, który zawiera w sobie tutaj, 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 tutaj. Mnóstwo magicznych symboli, bo mamy tutaj. Ja Wam może zmienię kamerkę. Tak, żeby było go widać. Mamy tutaj i moją runę urodzeniową, i symbole czterech żywiołów, i mamy trójksiężyc, i mamy tryskietę i tutaj jeszcze, jeszcze, jeszcze znak bliźniąt, które, y, który jest moim znakiem zodiakalnym, no i mamy pentagram wpisany w ten tatuaż. Także słuchajcie, no ja mam wytatuowane te znaki i symbole magiczne różne. Runy, runę urodzeniową. No, nie jestem takim mocnym zwolennikiem tatuowania run, ale też za moment powiem dlaczego, kiedy i w zasadzie czemu i po co. Natomiast należy zacząć od początku. Słuchajcie, wszelkie kultury szamańskie, plemienne, często rodzimowiercze nasze, celtyckie. Mają swoje znaki, które są znakami magicznymi, i od wiek wieków one były tatuowane. Natomiast na pewno nie były to tatuaże pod tytułem A, to mi się podoba kogoś, to to wytatuję, dlatego że wojownik miał swoje znaki, przątka miała swoje znaki, wszystko miało swoje miejsce, swój czas, swoje znaczenie, swoją akcję. Było wpisane w. Krąg kulturowy i było bardzo naturalne. Więc, robienie tatuażu ze względu na to, to ten rysunek mi się podoba, to nie jest dobry sposób. Natomiast, jeżeli wgłębimy się w kulturę, jeżeli czujemy tę kulturę całym sobą, to nie ma tutaj dużych przeciwwskazań, ale musimy mieć wiedzę na temat tego znaku, który tatuujemy. Dlatego, że na przykład. Wytatuowanie sobie pięciu tarcz algizowych, jeżeli nie jesteśmy wojownikiem, może mijać się z celem, ale jeżeli mamy pracę w trudnym środowisku, chcemy mieć ochronę, wytatuowanie takiej tarczy algizowej będzie czymś zacnym. Czyli, jak zwykle, wszystko jest dla ludzi, ale rozsądnych, mądrych i myślących. Yy, tatuaże są znamieniem takim, które nadajemy sobie sami. Tatuaże są inicjacją, dla jednego róża bądź delfinek będzie znakiem cudownych czasów albo zakończenia jakiegoś etapu. I najczęściej właśnie tatuaże wykonujemy w momencie, kiedy czujemy, że przechodzimy na inną wibrację, na wyższy level, na większe możliwości. To jest tak jak ze ścinaniem włosów po rozwodach, gdzie kobiety idą do fryzjera, bo muszą. Tak, ścinamy te stare końcówki ze starą energią, po to, by wzrosło coś nowego. Tak samo tatuaż bardzo często był. Tak, ochroną, obroną, wzmocnieniem, ale również rodzajem inicjacji. Dlatego, jeżeli tatuujemy magiczne znaki, yy, trzeba zwrócić uwagę, w jakim to jest okresie robione, dlaczego to robimy, jakie mamy powody. No i oczywiście, co znaczy ten znak i dlaczego chcemy mieć go na swoim ciele na całe życie. Yy, I tak jak mówię, kultury tatuowały się w różnych inicjacyjnych obrządkach. W momencie, bardzo często, kiedy chłopiec stawał się mężczyzną, siedział trzy dni w lesie i przytargał tego zabitego jelenia, stawał, stawał się mężczyzną, dostawał tatuaż. Bardzo często kobiety też tatuowały się w tych kulturach plemiennych w momencie przejścia ze stanu dziewczynki na mężatkę. Także, naprawdę, tutaj tatuaż jest taką ważną czynnością magiczną. Nawet jeżeli nie mamy tej świadomości, to potem po latach, jeżeli na przykład macie wytatuowaną różę na kolanie i trafiliście teraz na ten film, może się okazać, że to było robione w takim, a nie innym czasie, z takich, a nie innych powodów i z taką, a nie inną energią. Tatuaże oznaczają również bardzo często przynależność do środowiska, grupy, społeczności. Pamiętajcie, że nawet w Harry Potterze śmierciożercy również mieli tatuaż, który wzywał morta, tego, którego imienia nie wolno wymawiać. Jest to właśnie ta naleciałość energetyczna tatuażu, gdzie y y y czynimy go w kwestii ważności, danego czasu, inicjacji albo przynależności do jakiejś grupy. I na przykład mój y tatuaż z różnymi moimi symbolami magicznymi, które sobie wybrałam, jest takim, dlatego jest w widocznym miejscu, bo chciałam, żeby było widoczne i dlatego jest e, taką znaką, oznaką mojej magiczności, bo są to magiczne znaki, niekoniecznie e, jakiś tam znak kozy, który przynależy do mm, chińskiej kultury, ale to są, to jest taki symbol mojej wiary, religii niekoniecznie, mojej Wiary, w to co wierzę. Pamiętajcie również, że takie magiczne tatuaże trzeba wybierać rozsądnie, z pełnym przekonaniem, nie w przypływie chwili, dlatego, że magiczne tatuaże powinny polepszać nasze życie, a nie robić w tym życiu bałagan. Jeżeli obwiesimy się talizmanami jak choinka, to w pewnym momencie może nastąpić takie sprzężenie energii. Które nie pomaga, a wręcz przeciwnie. I również jeżeli w tatuażach wybierzemy wszystko możliwe z wszystkich możliwych kultur, to oznacza, że nie jesteśmy zjednoczeni, nie jesteśmy skondensowani, mamy po prostu ochotę na wytworzenie wizerunku na naszym ciele, rysunku na naszym ciele, ale możemy sobie również niestety w życiu narobić bałaganu. Czyli znów wszystko dla ludzi, ale mądrych, myślących i analizujących. Tatuaże. Nie są tylko ozdobą. Tatuaże mówią o tych inicjacjach, mówią o przejściu na inny etap. Czy one są magiczne, czy nie? A tym bardziej, jeżeli są magiczne, to nie są tylko ozdobą. Każdy magiczny znak od pentagramu poruny emanuje swoją przypisaną do tego znaku energią. Dlatego te energie w naszych tatuażach powinny być zgodne, nieprzeciwstawne. Na przykład, nie wiem, tatuaż, który oznacza zatrzymanie, a jednocześnie drugi, który oznacza totalny ruch. Tutaj nie wprowadzimy sobie równowagi, dlatego kolejne tatuaże magiczne również muszą być przemyślane. Ja już swój kolejny mam przemyślany. Będzie to pentagram, który już mam notabene, więc nie będzie się gryzł z moimi energetycznymi tatuażami. A pentagram od nazwy firmy po uwielbienie dla tego znaku mam i posiadam, więc nie jest to przypływ chwili. I też chciałabym, żeby był widoczny, jako że pracuję rękoma, chciałabym, żeby był tutaj na ręce wiodącej, kładącej karty, ku ochronie i ku pokazaniu, tak jestem wiedźmą, tak wytatuowałam to, i tak będzie to widoczne przez całe moje życie, bo z tym swoje życie właśnie związałam. E... Jeżeli zastanawiasz się nad jakimś magicznym znakiem, przetestuj jego energię na sobie. Jest to możliwe do zrobienia. Narysuj sobie permanentnym markerem na ciele w tym miejscu, w którym chcesz mieć ten znak. Może nie tak piękny jak zrobiony przez profesjonalistę, ale jednak ten znak i pochodź z nim tydzień, miesiąc, pół roku i zobacz, w jaki sposób zmienia się Twoje życie, bo najważniejszą sprawą to jest ta sprawa, że robiąc sobie tatuaż, czyli przyjmując na własne ciało, na ten korpus fizyczny, który naszą duszę ukrywa, przyjmujemy pewną energię na zawsze. Więc warto to wypróbować właśnie nosząc przez dłuższy okres czasu dany rysunek na ciele. Jeżeli twoje życie zmienia się na lepsze, masz więcej energii, być może jest to Twój znak, który powinieneś sobie wytatuować. Yy... Ważne jest również miejsce tatuażu. Mówiłam Wam, że chcę mieć tatuaż na ręce czyniącej. Ręce generalnie czynią, więc tutaj wzmacniamy czyn, wzmacniamy możliwości. Nogi gruntują, więc umacniamy i stabilizujemy. Miejsce wykonania tatuażu jest też ważne. Moja tryskieta jest w miejscu łączenia się energii e, równoważną energię. Mam już o, dużo lat. I powiem Wam, że jakość mojego życia w samopoczuciu, zdrowotności, możliwościach, właśnie przez ten równoważący znak w tym miejscu, bardzo mocno się wzmocniła. Ale to jest powszechny znak, ale w mojej energetyce i w moim miejscu, dla kogoś może na przykład działać destrukcyjnie. Dlatego ponoś go zwyczajnie namalowanego w tym miejscu, w którym chcesz go umieścić. E... Biblia. Zabrania nam wielu rzeczy. Czary, magia, wieszczenie, karty. To wszystko jest złe i niedobre. Nie jest kontrolowane i niestety kręgi biblijne, że tak powiem, nie bardzo lubią ludzi myślących. Natomiast Biblia również zakazuje tatuowania. Tatuowania ciała. I możecie o tym przeczytać w Księdze Kapłańskiej. Rozdział 19, werset 28. Tak mi się wydaje tak mam w notatkach. Tatuaż pokazuje przynależność. Tatuowano niewolników. Użymian tatuowano skazańców. Subkultura więzienna też używa tatuaży jako znaków, jako pisma obrazkowego. Odpowiedni tatuaż w odpowiednim miejscu z odpowiednim Kolorem, ilością, mówi o zbrodniach, które były. Ta kultura więzienna, ten tatuaż więzienny oraz tatuaż oświęcimski, który też znakował ludzi, też był tatuażem, ale w bardzo negatywnej formie, na wiele lat wypaczyły te rzeczy jakość tatuażu. Dopiero teraz okazuje się, że jak ktoś ma tatuaż, może to być artystyczne, piękne. Nie jest kojarzone z ciemną stroną mocy, i dobrze, że właśnie ta energia tatuażu wraca do łask, bo po mojemu jest to po prostu piękne. Czy będzie to rysunek, czy nie wiem, twarz swojego dziecka, pomysły ludzie mają różne, lepsze, gorsze, ale swoje własne i to jest ich ścieżka, ale przynajmniej jak masz tatuaż, to cię nie podporządkowują że wyszłaś z więzienia, i to jest dobre. Teraz tatuaż nie jest już tabu, szeroko się o tym mówi, studia, artyzm, yy, można mieć naprawdę piękności wytatuowane na ciele. Są oczywiście ludzie, którzy nie tatuują tylko twarzy, całe ciało mają wytatuowane, są osoby, które zadowolą się 3 centymetrowym znakiem, który jest tylko ich i tylko dla nich widoczny. Oczywiście jak we wszystkim smak i estetyka jest indywidualna, bardzo i z tym się nie dyskutuje. To tatuowanie run czy pieczęci z gili demonów, bo również w tych kulturach, jakby po tej ciemniejszej stronie mocy, takie rzeczy się zdarzają. Po mojemu ja jestem przekonana, że runa urodzeniowa, gdzie oczywiście możemy tutaj dywagować, czy te runy były kiedyś, czy ich nie było. Czy powstały na świeżo, ale jednak te runy urodzeniowe trwają już na tyle długo. A Celtowie lubili przyporządkowania, słuchajcie, wyrocznia drzew od urodzenia, wyrocznia kwiatów. To są wszystko takie celtyckie naleciałości, więc nie sądzę, być może nie w takiej formie, być może w innej, że nie mieli przyporządkowania runicznego odnośnie dat urodzenia, podzielania koła roku, ale. Myślę też, że nawet gdyby tak nie było, to jest to na, na tyle silny już egregor, że ta runa urodzeniowa wydaje się być bezpieczna. Również tak jak kiedyś wojownicy na mieczach czy na własnych ciałach, wytatuowanie imienia, e, brzmienia imienia runicznie, myślę, że również jest bezpieczne. Natomiast, jeżeli już chcielibyśmy jakiś skrypt runiczny, po mojemu. Wszelkie skrypty runiczne, które mają nam pomagać w jakichś rzeczach, one działają w pewnej docelowości. Tatuaż raczej jest na całe życie, chyba, że będziemy go zmazywać, czyli kolejny aparat odwrót i cierpienie, i ból, i, i kolejne pieniądze. Ale umówmy się, na całe życie. Yy, dlatego, jeżeli mamy coś na docelowość pewną, myślę, że nie jest to dobre tatuowanie skryptów runicznych. Z kolei mamy kompasy wikingów, Mamy tarczę algizową ochronną, więc jeżeli chcemy coś na ochronę, możemy te tarcze wytatuować. Tylko tutaj też trzeba uważać, żeby to była taka wiecie, nie tarcza fantazyjna, tylko tarcza, tarcza. Więc na tym znaku również trzeba się znać. Natomiast jeżeli chodzi o pieczęcie demonów, to jest taki rodzaj przynależności do energii, z którą się pracuje. Jedni pracują z jasną stroną mocy, drudzy z ciemną. Efekty mogą być podobne, takie same, inna estetyka, z krzywdzeniem, bez krzywdzenia, ale pomijamy już takie kwestie moralne. Natomiast osoby z nurtu tego ciemniejszego również bardzo często pieczęć demona, z którym pracują, mają wytatuowaną. Czy to będzie coś lucyferycznego, czy to będą inne azazele, to tutaj już. No mówię, to jest może tak jakby pieczęcia aniołów tatuować. Też nie byłabym zwolennikiem. Dlatego, że jednak są to energie coś za coś. Demony są aniołami. Mówimy o tych wyższych partiach. Tylko zbuntowanymi. Wedle legend. Czyli tutaj też bym uważała. Natomiast oczywiście są ludzie, którym to służy. Są ludzie, którzy też mają wytatuowane skrypty runiczne i nic się nie dzieje. Ale są ludzie, o których słyszałam, widziałam, że właśnie są problemy. Nawet taki drobny przykład. Ktoś wytatuował sobie na nodze. Ciemną plamę. Nie wiem, czy to była kula bilardowa, ta czarna. I nagle ze świetnego piłkarza stał się kimś bardzo przeciętnym, kto nie mógł ruszyć do przodu. Dlaczego? Bo ta ciemna kula. I jeszcze ósemka, tak? bo ta czarna kula jest ósmą kulą, chyba. Bardzo mocno uziemniła tą osobę. Więc nawet czasem taki prosty znak, nie będący niby znakiem magicznym, może nas po prostu uziemić. Z takich bezpieczniejszych tatuaży magicznych to będą na pewno znaki Zodiaku, Trójksiężyc, będą symbole planet. Na przykład, jowisz może powiększyć z ryzykiem przytycia, ale no, bogactwo też może powiększyć, także tu trochę też trzeba logiki i uważności, no ale są to symbole bezpieczniejsze. Bezpieczne są symbole żywiołów, triskieta, pentagram, który generalnie, jeżeli nie pomoże, to nie zaszkodzi. Także myślę, że takie symbole są bardzo, bardzo, są dosyć bezpieczne. Kompas, tarcza algizowa to są takie symbole sprawdzone, więc myślę, że bezpiecznie można je stosować. Także, gdybym miała podsumować ten program, to bym powiedziała w ten sposób: Dla mądrych ludzi, wszystko jest do zrobienia. Nie jestem zwolennikiem tatuowania skryptów runicznych, chyba że one są rewelacyjnie dobrane przez maga, który się na tym bardzo mocno zna. Ja się bardzo mocno nie znam i bym raczej mm, nie polecała siebie w tej kwestii, bo to musi być naprawdę siła, moc, potęga. Ja się zajmuję, ja mogłabym, o, kartę tarota. O, słuchajcie, to wy mam dobrała po prostu naprawdę na całe życie coś rewelacyjnego, bo ja to czuję, ja tym żyję, ja tym jestem. Natomiast runy korzystam z ich energii, ale nie jestem znawcą i ekspertem stanowczo. I bezpieczne symbole magiczne również istnieją, więc jeżeli mamy ochotę tak wykazać i pokazać, że właśnie należymy do tej estetyki, możemy również takich bezpiecznych symboli użyć. I mało tego, zanim wytatuujesz sobie coś, ponoć to trzy miesiące, ponoć to pół roku, zobacz i obserwuj jak zmienia się Twoja energia i czy to jest dobre dla Ciebie. Tak, tyle w temacie. Mam nadzieję, że film się podobał. Czekam na Wasze komentarze, spostrzeżenia, zgody bądź niezgody z tym, co mówię, bo jak ja zawsze powtarzam, że to jest sprawa po mojemu. Nie narzucam, tylko informuję, jak ja widzę pewne rzeczy, więc oczywiście nie trzeba się ze mną zgadzać. Można wziąć jedynie pod uwagę. Dziękuję Wam bardzo za bycie, uczestniczenie, za wysłuchanie. Szukam, gdzie Was mam. Yy... I co? I do następnej niedzieli, gdzie z dużym prawdopodobieństwem ukaże się kolejny filmik.